No dobra, może i mam prawny zakaz zbliżania się do tej toalety na 100 metrów, ale jak to się mówi, czego Blady nie widzi, tego dupie nie żal. Uff, ale zimna deska. W ogóle tak jakby się zimno zrobiło w tym kibelku. Co to było? Mam jakieś dziwne wrażenie, że nie jestem tutaj sam. Oczywiście, że nie jesteś sam. Co jest? Halo! Tutaj jest zajęte! A ja mam bardzo ważne posiedzenie! Już nie można się wysalać w spokoju. Czekałem tu na ciebie. Kim jesteś? I czemu tutaj jest tak cholernie zimno? Nazywam się Biały Tomek. Jestem białym wędrowcem. A przyszedłem tutaj, ponieważ razem z kolegami najebanie rozwaliliśmy wielki mur. A jest sobie tak cholernie zimno, dlatego że Blady zapomniał zapłacić rachunku za ogrzewanie. No tak. To do niego podobne. Ale moment. Jak ty się tutaj dostałeś? Blady dalej nie załatał tej wielkiej dziury w suficie w kształcie jakiegoś batomka, czy to wielkiego pterodaktyla. To też do niego podobne. Ale dobra, po co tu jesteś? No to, jak już wspomniałem, najebałem się z kolegami. Był to naprawdę gruby melanż. I mówiąc szczerze, zgubiłem się. I wtedy zobaczyłem ten wielki billboard z reklamą publicznej toalety tanio, a dobrze. U nas za murem nie ma nawet takich luksusów. Nawet nie można w ogóle srać. Nie robiłem tego od tysięcy lat. Nawet nie wiesz, jakie to jest uczucie. Ale nie możesz tak wchodzić bez kolejki. Jak się Bladeusz o tym dowie, to się pogniewa. Powaliło cię? Myślisz, że jak atakowaliśmy tego Peniela, Starka, czy jak mu tam, to laliśmy go jeden po drugim? Chmarą go zaatakowaliśmy. Bo jak to się mówi, w kupie siła. No dobra, mogę się posunąć, ale nie będzie za wygodnie. Doskonale. Srańsko bez kolejki. Tak jak mama mnie uczyła. Stać! Nikt nie będzie srał bez kolejki. Nie na mojej straży. Tomek Śnieg! Nie spodziewałem się ciebie tutaj. Co cię sprowadza w te strony? Czekałem tu na ciebie. Przygotowałem zasadzkę. Jak tylko zobaczyłem najebanych, świętujących się białych wędrowców, to wiedziałem, że to tylko kwestia czasu, aż zobaczą ten wielki billboard. Mówiłem Bladiemu, że to głupi pomysł. To jest bardzo dobre miejsce na reklamę, lamusie. Poza tym nie przerywaj mojego jakże zajebistego monologu. To na czym ja skończyłem? Mówiłeś o tym, że byliśmy najebani. No tak. Więc, kiedy zobaczyłem najebanych, świętających się białych wędrowców, wiedziałem, że to będzie tylko kwestia czasu, jak zobaczę ten wielki billboard z publiczną toaletą Krzysia. Wiedziałem, że nie srali od wieków, więc będzie to jedyne miejsce, w którym będę mógł przygotować swoją zajebistą zasadzkę. Jesteś sprytniejszy, niż mi się wydawało. Twój błyskotliwy umysł wyprzedza wszystkich innych nocnych strażników. Ale tak się tylko spytam. Na czym miała polegać ta twoja zasadzka? No, jak to na czym? Przecież cię zaskoczyłem, nie spodziewałeś się mnie. Czyli śmiem twierdzić, że za chwilę dojdzie do konfrontacji. A nawet do pojedynku. W rzeczy samej przysłowiowa walka dobra ze złem. A mógłbym najpierw przed tym wszystkim skorzystać z kibelka? Trochę mnie ciśnie. Krzysiu wyraził na to zgodę i obiecał, że się przesunie. No dobra, ale się nie odwrócę. Nie nabiorę się na ten numer. Ej, no weź Tomku Śniegu, jak będziesz patrzeć, to nie będę mógł się skupić. A jak Krzysiu patrzy, to już ci nie przeszkadza. No ale Krzysiu to co innego. On będzie srać razem ze mną, a nie się na mnie patrzeć. Tam skąd pochodzę, to nazywa się
Kooperacja. No dobra. Ale daję ci 5 sekund. I ani minuty dłużej. I pamiętaj, żeby się potem podeszyć. Bo nie będę walczył z Brudaskiem. No dobra. Zaczynam liczyć. Jedna bułeczka. Dwie bułeczki. Trzy bułeczki. Cztery bułeczki. 5 bułeczek. Dobra, odwracam się. No nie. Znowu się dałem nabrać. Zawsze bierze mnie na tą samą sztuczkę. Biały zasraniec jeden. No ale nic, jak już spierdolił, a publiczna toaleta Krzysiek jest znowu bezpieczna, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko... Czekałem tu na ciebie. Czy wy w ogóle wiecie, co to znaczy prywatność? Pewnie zastanawiasz się, kim jestem. Wiem, kim jesteś. Przedstawiałeś się przed chwilą. Cicho, plepsie! Nie przedstawiałem się tobie! Więc zrobię to teraz. Jestem przywódcą Nocnej Straży. Nocnych Strażników. A nazywam się... Tomek Śnieg. Tomku Śniegu! Czego ty ode mnie chcesz w tej publicznej toalecie, skoro biały Tomek już dawno uciekł? Otóż, czy chciałbyś dołączyć do Nocnej Straży i wyruszyć ze mną na wojnę przeciwko tym białym zasrańcom? Ich armii nieumarłych? No nie wiem. Na zachętę mogę dodać, że jesteś śmiertelnie niebezpieczny, a każdy nocny strażnik jest biedny i nie dożywa emerytury. A ty gdzie się szlajasz, Benkarcie? O nie! Ten jest Tomek, z rodu Tomków. Pierwsza tego imienia. Zrodzona z Bogi. Królowa piecznych ludzi. I matka Tomków Smoków. No nie, tego już za wiele. Szlajasz się po nocach i zaczepiasz zwykłych, porządnych ludzi. Nie przesadzaj! Krzysiu wcale nie jest taki porządny. Poza tym zrobiłem tutaj zasadzkę na białego zasrańca. Zasrańca, to ty będziesz miał jak do domu wrócisz, lamusie. Do porządnej roboty byś poszedł. Miałeś księgowym zostać. A nie zaciągasz zwykłych ludzi do jakiejś wojny z białasami. Nie jesteś moją matką. Nie możesz mi rozkazywać. Matką może nie jestem. Ale ciotką. Ej, no, Daenerys Tomek, no daj spokój, no nie bądź taka. Znowu robisz mi przypał przy kolegach. Koniec tego dobrego. Wracamy do domu. Winter is coming. Węgiel musisz kupić na opał. No, wybacz mi, Krzysiu. Rozumiesz, zima się zbliża i jak widzisz, kobieta nie da mi spokoju, jeśli nie kupię tego węgla. Śnieg! Zostaw tego miłego pana i chodź tu. Wychodzimy. Dziwne. Krzysiu! Czy chcesz mi o czymś powiedzieć? Dobrze! Zapłacę za nich. Nareszcie! Święty spokój! Poszli sobie? Ja jebiks.